Hej kochani, witam wszystkich z tej strony Sayuki i zapraszam do kolejnego spotkania w One Piece World Seeker. Właśnie się okazało, że udało mi się gdzieś po drodze zebrać owoc dla tej tu damy piękności ogromnej, więc porozmawiajmy z nią. Czy przyniosłeś mi to, co prosiłam? Proszę bardzo. Dzięki temu będę jeszcze piękniejsza niż dotychczas. Wszyscy chłopcy będą musieli mieć się na baczności. Oto przedmiot, który obiecałam, jest twój. A ruszaj w światło, maczko serc. Bransoleta trafień krytycznych. Proponuję ją sobie obejrzeć. Teraz tak. Bam. No, czy nie wiem. A spróbujmy, tak po prostu z ciekawości. Teraz tak, co do umiejętności. Wpadło nam trochę fajnych punktów. Przypuszczam, że... przydałoby się zdrowie rozwinąć. Koszt 300, co? A to do tego jeszcze wrócimy do trudniejszych misji. Więcej trafień. No dobra, to wygląda na fajną opcję. To mi pozwoli po kolejnego przeciwnika uderzyć. Zwiększa okej. Daleki strzał. O! Fajna opcja, muszę przyznać. Te rzeczy też są świetne. Ale może kupimy sobie coś do haki uzbrojenia. Bazooka jest super pomysłem. O! Większe ataki same w sobie też są fajne. Uzbrojenie. Zdecydowanie. Co ta mycha tu robi znowu? Przecież gramy na padzie. Co nas tak pojawia? I na pewno bazookę bym sobie wzięła zdecydowanie. I mam jeszcze 200 punktów, więc... zmniejsza obrażenia wręcz. Tak, bo tutaj jesteśmy z bliska. O! O takie coś właśnie chodzi. O obronę. To są te perfekcyjne drony. Perfekcyjny strzał. Skupienie. No właśnie o to chodzi, żeby te... A to co? Ogłuszenie. No dobra. Będziemy próbować w tym trybie teraz walczyć. Teraz tak. Jeszcze właśnie. Chciałam zobaczyć na karmę. Właśnie, czyli jak nas kto lubił. Kończ misję. Pokonaj odległość. O! Okej. Widzę jak to działa. W miniaturkach nie widać, kto byłby ten. O, mamy poziom, rangę drugą pirata. Dziwne kamienie wyspy, no to robimy po kolei, po trochu. To do Szmaragdowa i morskie więzienie, to jest misja główna. Teraz tak. What are those? O, ciekawe. I to jest ta... Czy to po prostu miała być misja? Nie, no to są po prostu trudne misje. Główna misja się nam tutaj pokazała. O, ciekawe. To może... Dobra, jak już jesteśmy tak blisko, skoczmy na ten rynek. Wiem, że mogę użyć szybkiej podróży w sumie. To jest dosłownie rzut beretem. A! To trwa dosłownie sekundy. Chociaż zobaczymy. Tak wygląda ogólnie obraz wczytywania. Jakby ktoś był ciekawy, można sobie wskazówki poczytać. Jest ich 57. Pojawiają się nowe. Co wy na tym rynku... Ło! Ja raczej pójdę w górę. O! No tak. No witaj. Janun, dowiedziałaś się czegoś o nich? Przykro mi, na razie niczego. A ty, Luffy, masz pomysł, gdzie mogą być? Gdyby chcieli na przykład coś zjeść, mogliby pójść do restauracji. Gdyby chcieli się przespać, poszliby do karczmy i tak dalej. Mademoiselle!
uwielbiam Sanjiego, ale coś mi mówi, że gra koniecznie nie chce mi pozwolić znaleźć Zoro. Bardzo mi miło panią poznać, to ja lubię rycerza Sanji. Przystojny jak zawsze. Ach, rozumiem. Sanji! Luffy, nic ci nie jest. Luffy, znasz go? To nasz Cook. Luffy, kiedy poznałeś tę prześliczną damę? Zgarnęła mnie po tym, jak spadłem do morza z podniebnego więzienia. No. Kiedy spadłeś do morza? Rany boskie, moment. Zrobiła ci usta usta? Ja też spadłem z nieba. Czemu ty zawsze masz to najlepiej? Siakość. Nie sądziłem, że kiedyś będę tak zazdrościł użytkownikowi diabelskiego owocu. Nie pokazałem się chyba od najlepszej strony, moja pani. Przedstawię się jeszcze raz. Jestem Sanji, pani Luby rycerz i kuk piratów słomianego kapelusza. Jestem Janu. Miło cię poznać, Sanji. Janu, ale przepiękne imię. Świetne animacje. Sanji! Co robiłeś, Sanji? Rozglądałem się w okolicach Szmaragdowa w nadziei, że znajdę Nami i pozostałych, ale ciągle zatrzymywali mnie marynarze. Jak się zastanowić, to ci kolesie zgubili coś, co wygląda jak rozkazy marynarki. Niestety są zakodowane, więc nie mam pojęcia, co znaczą. To pewnie jakieś tajne informacje. Zakodowane? Mogę zerknąć? Potrafisz to rozszyfrować? Jestem przecież przywódczynią przeciwników marynarki. Mam swoje źródła. Jesteś niesamowita, Janu, po prostu niesamowita. Tajne informacje, na przykład mapa do skarbu? Czekaj, to dziwne. Te rozkazy są niepełne. Żartujesz. Tu jest napisane część pierwsza z trzech, więc gdzieś muszą być jeszcze dwie inne. Możliwe, że w pozostałych znajdują się informacje o nas lub o planach marynarki. Jeżeli faktycznie zawierają informacje o poczynieniach marynarki, to mogą być nieocenione. Dobra, chodź Sanji, poszukajmy pozostałych dwóch części. Wszystko byleby tylko pomóc Janem. Dobra, rozdzielmy się i przeszukajmy Szmaragdowo. Tylko ostrożnie, w Szmaragdowie mieszka teraz wielu marynarzy. Nic dziwnego, że tylu ich było. Bez obaw, ani się spostrzeżesz, a je znajdziemy i wrócimy. Ej, może Musubi będzie miał jakiś pomysł? Musubi? To ta kobieta, która cały czas zbiera w okolicy składniki na obiady dla dzieci. Dużo chodzi po okolicy, więc może widziała gdzieś pozostałe części tych rozkazów? Obiad! Myślisz, że też mógłbym od niej jakiś dostać? Luffy. Musubi mieszka chyba w domu na 5 ulicy w Szmaragdowie. Numer ulicy można zobaczyć na znaku dołu schodów. Dzieci Musubi bawią się zwykle na 5 ulicy. Możesz je zapytać, gdzie jest jej dom. Dobra, poszukajmy Musubi i zdobądźmy jakiś obiad. Aha, i resztę rozkazów. Zginął mi Sanji. Dopierośmy się spotkali, a ten już poszedł, no. Dobra, gdzie jest interakcja? Tu jest, o, jest na górze. Idealne ubranie na taką pogodę. Dobra, rozumiem, że mam wciąż zaznaczoną moją misję. Nie, uratuj Frankiego mam zaznaczone. Nie. Tutaj. Łoty! A gdzie ty mieszkasz? Tam, gdzie już przedtem byłam w sumie. Oj, ale jak się tam dostać tak bez problemu? A, tędy. A, dobra, to gra. A ta skrzynka to na czym niby jest? Na tej skale? Nie na tej skale, gdzieś tu. Zobaczmy tylko, czy jest tutaj gdzieś pod ręką. Jak jest, to chętnie ją roztworzymy. No wiesz co? O, jest na dole. Mówię wam, zacznę przeszukiwać podłogi najpierw. I to tak konkretnie pierwszej kolejności. Co my tam mamy? Kokon znowu.
Ale mamy szczęście do tych kokonów tutaj, muszę wam powiedzieć. Dobra. Idziemy dalej. Tamtą drogą będzie pewnie najprościej. Rozumiem, że Sanji tam już jest. Bo jak, żeby inaczej? Czy tu nie było marynarki po drodze gdzieś? Nie, ale jest masa dzieci. Cześć, maluch. Wszystko gra? To jest jakiś rodzaj gry? Kombu. Umieram z głodu. Ciekawe, kiedy mama zrobi obiad. Szukasz naszego domu? To ten z grubymi, drewnianymi drzwiami. Spoko, a ty? Bo widzę, że też się bawisz tą grę. Jestem bardzo głodna, ale mamy niewiele składników, więc nie mogę oczekiwać od mamy cudów. Szukasz naszego domu? Poznasz go od razu po drzwiach, są mocno zaokrąglone na górze. Fajne te dzieciaki, pytajmy pozostałe. To widzę rodzinne, u nich jest takie bujanie się. Muszę zjeść obiad od mamy, żeby nabrać sił. Co? Szukasz naszego domu? Nasze drzwi otwierają się tylko w jedną stronę. Nie pomyl go z domem, gdzie drzwi otwierają się w obie. Bardzo konkretna informacja. Trzeba tylko z buta wszystkie drzwi potraktować. Ty też musisz być z rodziny. O kaka. Nasza mama codziennie szuka składników na obiady dla nas. Jestem jej bardzo wdzięczna. A, szukasz domu? Nasz dom ma drzwi, nad którymi jest okrągły otwór wentylacyjny. Tyle? Nie było was więcej? Czwórka tylko? Żadnych informacji jest. Szmaragdowo, ulica 5. O! Szukamy wielkich, drewnianych, zaokrąglonych drzwi z okrągłą wentylacją nad nimi. Tu jest dwóch, a tam... Nie, tam są po prostu jakieś okna. Wiecie co? No dobra, wielkie drzwi, które otwierają się tylko w jedną stronę. Bardzo ważna informacja. No i jeszcze jedną informacją było to, że tutaj jest sporo marynarki w okolicy. Ale damy sobie z nimi radę. Bucika. Na górę. A, to muszą być te drzwi w takim razie. Ciekawe, czy mogę... A, nie widać, czy jest ktoś w środku. O, nie te? Wielkie, drewniane, zaokrąglone? No dobra. Ale w sumie nie, rzeczywiście nie są jakieś super drewniane. To są takie zwykłe drzwi. Czyli więcej drzwi będzie miało takie... szczegóły, ale to jest w ogóle fajnie, zobaczcie jakie mają miłe te okolice ogólnie. I zegarynkę, i w ogóle. Dobra. Wejdę na górę, ale... To co się świeci do podniesienia pewnie wcale tu u góry nigdzie nie jest. Dobrze mi się wydawało, że miałam kropkę przy sobie. A! Oj! A kto mnie strzelił? Gdzie on? Tak daleko? O ty panie, dziadzie ty! Teraz cię trafię, czekaj. No, będzie mnie strzelał z daleka. Jakiś kwiatek nam dał. Ogólnie tarasy na dachach zrobione. Bum. No dobra, to szukamy. O, jeszcze się tu coś na żółto gdzieś świeci ładnie. Pewnie na dole się gdzieś schowało. Niekoniecznie. Wyjdź te wasze poukrywane rzeczy.
poważnie. Wow. A co to za broń? O ty. Długa podróż, czyli chyba przebiegłam jakiś spory kawałek, skoro osiągnięcie padło. Już ty. Ile można czekać? No, aż zaatakujesz. No dobra, dalej szukamy tych drzwi. Widzę te dzieci na zielono. Pokonanych na żółto. Chociaż w sumie to, co widziałam na zielono, czy to było to jedno z tych dzieci tam na zewnątrz? No nie. Jeszcze tu jedno się schowało. To będzie tutaj. Duże drewniane drzwi. Cześć, mały. Oret, dawno nie przychodził tu nikt inny niż marynarze. No. Czy to tutaj mieszka pani Musubi? Tak, to dom Musubi. Marynarzom strasznie smakują jej obiady. Tylko im? A co z innymi mieszkańcami wyspy? Inni wyprowadzili się, gdy marynarka postanowiła tu umieścić marynarzy. Zostaliśmy tylko my. Częściowo dlatego, że bardzo lubią obiady mamy. Teraz rozumiem. Mama jest gdzieś w pobliżu? Mamy teraz nie ma. Poszła po składniki. Jeśli ci się spieszy, poszukaj jej na wąskiej ścieżce nad jeziorem. Oko. Chciałam tylko znaleźć ten żółty świecznik, co nam się tam świeci tak ładnie. Jeszcze jakiś żołnierz, dopiero co bym położył. O, tu jest. Dopiero komuś z kogoś ten, komuś z mantu spuściłam, a ci już wstali? Co za marynarze, no? Rozwalę to. O, czyli pewnie rozwaliłam jakąś konkretną ilość skrzynek znowu. Fajnie. Fajnie, fajnie. Dobra, lećmy, pomożemy zbierać składniki pewnie. I pewnie Sanji już tam jest. O, tutaj coś będzie do podniesienia. Uuu, ale jak tu zejdę, to tyle z tego będzie. W sumie i tak muszę zejść. Tylko może najpierw zobaczę, czy tu jest coś do podniesienia. A nie, wygląda na to, że jedno i drugie byłoby gdzieś na dole. Tak? Nie, jedno byłoby tam. Kwiatek. Myślałam, że podeptałam jakiegoś dzieciaka. Nawet widzę gdzie, ale boję się, że coś mi mówi, że drzewo mnie tam jednak nie dorzuci. Właśnie. I tu był marynarz chodzący gdzieś. Nie, nawet nie marynarz, tylko pirat. O! Od razu to ta obrona lepiej działa. Jeszcze jeden. Tam jeszcze jest więcej. Chciałam zaatakować znienacka, ale... Ło, tego się nie da. No dobra, trudno. I te. Macie. Ha, ha, ha! Co ty za rzodkiewkę jakąś tutaj nosisz ze sobą? O, akurat puściłam obronę, no. Macie jeszcze raz.
Jeszcze żyjesz? Jak mnie znowu zaatakujesz w chwili, kiedy puściłam obronę, to się zeźle. No ile masz tu amunicji, tych dziaduty? Mam cię. A ten za tobą został gdzieś rykoszetem, tak? No zdarza się. Kurczę, żadne drzewo nie jest wystarczająco blisko, żeby tam skoczyć? No ja nie wierzę. No cóż, innym razem. Tutaj też jest coś na górze? Nie. Jednak w takiej bardziej dostępnej okolicy. Jeszcze tu coś widzę, powinno być. Pewnie znowu za którymś drzewem się chowa. Widzę więcej piratów. Chyba spadłam z miejsca, w którym powinnam być. Wracam na górę. I idziemy spotkać się z naszą bohaterką. Ciekawe miejsce. A, jest tam, siedzi sobie. Stoi sobie, no jest sobie. Witaj. Tak, jestem Usubi. A ty kim jesteś? Ja jestem Luffy. Widziałaś tu gdzieś rozkazy marynarki? Jen wspomniała, że możesz coś wiedzieć. Rozkazy marynarki? Być może. Naprawdę? Świetnie. To powiedz, gdzie je widziałaś. Chwileczkę. Może jesteś znajomym Jenny, ale nie mogę ci dać czegoś za nic. Wiem. Chyba będziesz musiał pomóc mi w zebraniu składników na obiad. Możesz mi przynieść dwie kolczaste marchwie? Warzywa znajdziesz na polach Rubinówka u północno-zachodniej części wyspy. Dwie kolczaste marchwie? Zaraz przyniosę. Patrz, to twój szczęśliwy dzień, mam pięć. Zdobyłeś składniki? Tak. Dziękuję, bardzo mi pomogłeś. Teraz będę miała jutro z czego ugotować smakowity obiad dla moich dzieci. Oj, czyli od razu jeść nie można. Zależy mi tylko na tym, żeby nakarmić dzieci. W końcu jak będzie wyglądać ta wyspa w przyszłości, kiedy przejmą ją dzieci? Ach tak, rozkaz marynarki. Nad jeziorem widać niewielką jaskinię z wejściem przypominającym róg. Widziałam tam wczoraj skrzynię marynarki, ale nie wiem co w niej jest. Kręcili się tam też piraci, więc może jej tam już nie być. Mała jaskinia wystająca z jeziora, co? Dzięki. Poczekaj! Weź ze sobą ten przepis. Co to takiego? Przepis na mój specjalny obiad. Będziesz go mógł przygotować, gdy tylko zechcesz. Przynajmniej dopóki masz kucharza. Bez zabaw, mamy Sanjiego. Dzięki. Jest jeszcze jeden. Ciekawe, czy jest ich więcej. Proszę, pilnuj Jan. Ona zawsze bierze na siebie zbyt wiele. Jasne. Okej, zaczynają się przepisy. Pytanie, czy taki przepis... nie, w materiałach. Czy taki przepis... O, nic nie mogę... Co ta mycha? No mówię wam, co wchodzę w menu, to mycha. Okej. W misjach... misjach... Co my tu mamy? Okej, to później. Jesteśmy dalej w rozkazach marynarki. Idź do małej jaskini. No to dobra. O! O, nawet ją stąd widać. Tam miało być coś na ogonie tego ptaszka. To jest ta jaskinia. Roi się tu od piratów. Może jest tam skarb? No, liczymy na to. Tylko tak, żeby tam wejść. To trochę tak, jakby trzeba wrócić tam. Tędy i tak nie przejdę. No dobra, spróbujemy. O, tu jest jakaś ścieżka. Może jeszcze nie wszystko stracone w takim razie. Dobra, zwolnię trochę, bo po cichu to mogę kogoś wyeliminować, a
Jak będę tak tuptać szybko, to już gorzej. A, szybciej. Wait. Czy to już tu trzeba wejść na górę? Może się okazać, że owszem. Tutaj nie wskoczę, ale... Dobra. Powalczymy z nimi. Ganda. A? Kim jesteś? Mistrz wytrychów tak w ogóle. Przepraszam, widziałeś tu może jakieś skrzynie ze skarbami? Tak, jest jedna w jaskini, ale ci jej nie oddam. Jeśli faktycznie jesteś piratem, spróbuj nam ją odebrać. Say no more. Ojej. O, wpadł nam do jaskini chyba. O, przeładował. Oj, nie. Co to jest w ogóle, co on? Chyba na mnie usiadł. A na pewno próbował. O, no i usiadł na mnie. Co za ludź. Macie. Postaram się niewiele mówić, jak są ataki i w ogóle, bo jest jedyny czas, kiedy Luffy coś mówi. No nie mów, że przeżyłeś. O! Zadespawnowali mi go tutaj. Powinny się liczyć za pokonanie. Fajnie, wpadły nam punkty umiejętności. Dobra, mogę wejść do jaskini. I tam wyjść na ogon, zaraz tam wyjdziemy. W ogóle tu jest tyle rzeczy do podniesienia. Już widzę jedną błyszczącą przynajmniej przed nami. Ło, tą skrzynię to otwiera i otwiera. Patrz, aż tu nam wpadł gościu. Wezmę te rozkazy, no bierz. Coś pięknego. To chyba ta ruda, o której mówił. O! Pere. Luffy, dowiedziałam się właśnie od Sanjiego, że znalazł kolejne rozkazy. Ja też jedne znalazłem. Świetnie! Zbierzmy je i spróbujmy je rozszyfrować. Dobrze, niedługo wrócę. Ten musi być nad nami, ale tu jest pięknie. Teraz wejdziemy na górę na naszego ptaszka. Kawał drogi przeleciał ten gościu, coś my go tutaj wepchnęli. O, tu wygląda, jakby się dało przejść. Zakładam, że bieganie tutaj jest niezbyt mądre. Patrzcie, jak to wygląda. Mniej więcej cała okolica tutaj. Tam, co szliśmy, a nam mapę wycięli. Tam, co byliśmy przed chwilą. Tam ładne drzewo rośnie. Czy tu byliśmy przed chwilą? Fajne to miasto takie ogólnie. Jest i ogólnie miasto. Spoko, o, tam będziemy wracać. No to dobra. Oto nasz widok. O, skoczyłabym na dół, ale pod nami woda. Dajesz, Luffy, dajesz. Biegiem. Wróć do fontanny i przekaż rozkazy Jane. A no dobra, jak muszę, to muszę. Na to się pewnie nie da. O nie, może się da. Jak już przy tym jesteśmy. Tylko, że na tym nic nie ma. Co z wami jest, dziwne skały? No nie mówcie, że przeszłam obok czegoś tutaj. Co się dało podnieść. Te kropki na tych mapach powinny być troszkę bardziej doprecyzowane. I chyba nie ma większego znaczenia, czy pobiegnę górą, czy dołem. Ej! Dzieci stąd poszły. Ciekawe. Ciekawe, dokąd poszły. Uj, woda. To... Dobra, przebiegnę bokiem. Łoń!
ale wskoczyłam. No, ja nie mogę, parkurowy Luffy. Luffy, co ty wyprawiasz? To tu były te dzieci? Kurczę, te miasta takie identyczne są. Prawie. Chyba tu były, bo to było tak blisko. Poszły chyba na obiad. Ten, co jutro będzie przygotowany. O, widzę, że... Ale to jest fajne piknikowe miejsce. Taka altanka wręcz, bym powiedziała. O, jest i Sanji. Siemka. W ogóle Sanji, masz coś do powiedzenia? Mm. Dobra robota. No teraz zacznę je rozszyfrowywać. Gotowe. Naprawdę? Więc już wiesz, gdzie jest skarb? Cóż... To wygląda na procedury bezpieczeństwa. Nie ma tu nic o skarbie, którego szukasz. O, to tyle? Je tam. Luffy! Tak szanujesz ciężką pracę, którą Jen włożyła w odszyfrowanie ich dla nas? Aha, wiem, że to żadna rewelacja. Są tu nawet nazwiska admirałów marynarki. Admirałów? Oni są na tej wyspie? Jeszcze nie, ale mają niebawem przybyć. Jeszcze nigdy nie mieliśmy tutaj admirała marynarki. Przybywają tu, żeby złapać ciebie i twoją załogę? A może w innym celu? Tak czy siak wiemy już, że musimy być szczególnie ostrożni i to wszystko dzięki tobie, kochana Jane. Musisz się zgodzić, żebym ci zrobił w podziękowaniu jakąś słodziutką przekąskę. O, jakie serduszko. Chodź, zabiorę cię na Sunny. He? Ja? Dziękuję, dawno nie jadłam nic słodkiego, ale... Czekaj, nie wiem, czy powinnam teraz jeść słodycze, biorąc pod uwagę powagę sytuacji... Właśnie dlatego powinnaś. A? Krok pierwszy, zjadasz coś pysznego. Krok drugi, czujesz się szczęśliwa i pełna energii. Krok trzeci, stawiasz czoła rzeczywistości z nową motywacją. Myślę, że z tej samej przyczyny Musubi tak się stara, żeby przygotowywać pyszne obiadki dla dzieci. W związku z tym przygotuję ci coś tak pysznego, że przez wiele dni uśmiech nie zejdzie ci z twarzy. Aha, dzięki. Hej, Sanji, przyrządźmy też to. To specjalny przepis obiadowy od Musubi. Przepis? Niech spojrzę. Zlecenia odkrywania. A, czyli wreszcie. Porozmawiaj z Sanjim na Thousand Sunny, aby wydawać członkom załogi polecenia odkrywania i kazać im szukać materiałów. No, Zoro. Na ekranie wyboru załogi wskaż, kto z twojej załogi ma się wybrać na ekspedycję. Członkowie załogi mają różne preferencje odnośnie pozyskiwanych materiałów. Wybieraj ich ze względu na materiały, których potrzebujesz. Wysłać Zoro na poszukiwania? Tak bez GPS-u? Aby rozpocząć ekspedycję, będziesz potrzebował pirackiego obiadu. Czas odkrywania, nagrody oraz rzadkość zależą od rodzaju obiadu. Ilość nagród oraz poziom rzadkości wzrosną, jeśli dasz członkowi załogi obiad, który preferuje. Wybierz obiad z tekstem zaznaczonym na zielono. Chopper. Materiały do zdobycia. Wyślijmy kogoś na odkrywanie. Wybierz członka załogi, w tym przypadku naciśnij ja, aby wybrać choppera. No dobra. Następnie wybierz obiad, jaki załogant ma ze sobą zabrać. Od posiłku będzie zależeć długość eksploracji oraz ilość i jakość materiałów, jakie może przynieść. Naciśnij A, aby wybrać obiad Musubi. No dobra. Dać przedmiot. Obiad Musubi postaci Chopper i wysłać ją na ekspedycję. Wysłałeś członka załogi na poszukiwania. Wybierz tak, aby zamknąć menu. No dobra. Bardzo dobrze. Przyrządzę, jak wrócę na Sunny. Przekażę to Chopperowi, kiedy skończę. Na razie, Luffy. I znowu mi zniknęli. Ale skończyliśmy fajnie misję poboczną. Całkiem fajną misję poboczną. Mam jednego z sześciu? Jednego z sześciu. Przecież mam więcej. Chyba, że nie liczą tych, których już znalazłam. No dobra.
Tak by wyglądała misja tutaj. Teraz tak, z ciekawości skoczmy sobie na Saniego, bo chciałabym zobaczyć, jak to tam wygląda. Fajne są te wskazówki. Tak jakby ktoś zapomniał ewentualnie, co się czym robi, to można sobie tutaj przypomnieć. O, już 60 wskazówek. 1000 Sani. Dalej mam za słabe umiejętności, żeby wskoczyć, ale o, jest i Sanji. A Chopper poszedł w świat, tak? Wysłaliśmy go na poszukiwania. Cześć, słuchaj, co tam? Chopper powinien lada chwila wrócić. No dobra, to teraz tak. Misje, okej. Okay. Karma, okej. Okay. Umiejętności, dostaliśmy trochę pieniądza. I trzeba by... No to nas jeszcze nie stać. Pytanie, więcej trafień z gumowego. Daleki strzał jest super fajny. Eksploracja. No dobra. Przyspieszę odzyskiwanie. To nie jest zły pomysł. Coś tu jeszcze mamy. Zwiększa maksymalną wartość wskaźnika ataku. To jest super opcja. Zmniejsza otrzymywanie ataków wręcz. To też by była fajna opcja. Dłuższy czas trwania beczek. I gumowe UFO. Podczas skoku naciskaj szybko A, aby przemieszczać się w powietrzu. Właściwie to by była fajna opcja. Jeżeli chodzi o te niektóre rzeczy, chcę być silniejszy. Czyli odblokowaliśmy pewną ilość umiejętności. Fajnie, to dobrze wiedzieć. Spadajmy, ha. Umiejętności, wyposażenie. Niech będzie na razie to. Materiały. No dobra, wyposażenie i stroje. Coś powinno z czasem nam tutaj powstawać. Okej, okay. Myślę, że możemy sobie w tym miejscu skończyć. Kolejny odcinek zacząć. Dziwne kamienie, no to mamy. Jeszcze idź do kościoła w Szmaragdowie i dowiedz się, co ma do powiedzenia. W Szmaragdowie, tak? To jest Szafirowo. Tu jest rynek, Szmaragdowo jest tutaj. A jak zaznaczę? Nie, w Szafirowie. To czy ja to źle przeczytałam? Idź do kościoła w Szmaragdowie i dowiedz się, co ma do powiedzenia. A pokazuje mi na mapie, żeby iść do Szafirowa. No cóż, wydaje mi się, że to jest chyba jakaś literówka. W sensie zła nazwa wrzucona tutaj, ale zobaczymy za chwilę. Się przekonamy. Jeszcze sobie zajrzymy tutaj i... I to będzie na dzisiaj tyle, tak myślę. Bo już się gramy ponad 40 minut. A mogę wreszcie wejść do środka? Mogę wejść do środka? Nie. Luffy, naprawdę jesteś piratem? Ponieważ z tego, co widziałam, w ogóle nie plądrowałeś. Nikogo też nie oszukałeś, ani nie wykorzystałeś. Nigdy nie słyszałam o takich piratach. Właściwie, gdy tu jesteś, znacznie lepiej się czuję. Czy tobie jestem inną osobą? Wszystkie kobiety tak mają. A spotkaj się z Zoro? Dopiero. Patrzcie, jeszcze udało nam się misję skończyć jedną. Pewnie nam karma trochę podniosła się, nie? O ty... Uż ty. No nic. Myślę, że rzucimy się na morskie więzienie w następnej kolejności. I przebierzemy się oczywiście wcześniej. Chociaż tu jest jeszcze misja, którą można by zaglądnąć. Może tam zajrzę. Od tego może zaczniemy kolejne spotkanie. A tymczasem myślę, że wystarczy na dzisiaj. Także dziękuję wam za wspólną grę. Powiedzcie, co myślicie o grze, bo mi się bardzo podoba. Wciąga mnie coraz bardziej. Chociaż brakuje mi opcji grania innymi postaciami, ale liczę na to. Liczę, że to się może zmieni. Może, bo nie zanosi się na to jak na razie, ale zobaczymy. Okej, okay, także raz jeszcze dzięki za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!